Nowoczesna RP, RPR, czyli Ryszarda Petru, ogłosiła w internecie zbiórkę pieniędzy na napisanie ustawy o przemocy finansowej. Wesprzyj nas w tworzeniu ustawy zwalczającej przemoc ekonomiczną, czytamy. I tak, numer konta jest podany. No i to ma być forsa na prawników, którzy by taką ustawę napisali. No i posypały się komentarze różnych takich mądrali krasnali, że oj tam, że coś tam, że partia bierze monetę z budżetu i z tego zobowiązana jest finansować projekty ustaw. Nie ma Ryśka na zdjęciu, nie ma wsparcia, pisali, żebyście jako partia opozycyjna napisali projekt ustawy, to trzeba wam najpierw wypłacać pieniądze na konto, pisali, pytając. Ustawa, no chyba, może nazwa stąd, że dzięki niej ktoś się może dobrze ustawić, dalej pisali. No ktoś mógłby pomyśleć, że to ogłoszenie Nowoczesne jest rodzajem przemocy finansowej, nie? No nie dasz forsy na ustawę, to będziesz dalej poddawany przemocy finansowej. Ale tu daję odpór takim głosom, ponieważ Nowoczesna, mam nadzieję, wpisze do ustawy zakaz wymuszania dobrowolnych wpłat na napisanie ustawy. Ale mnie to się to podoba, ta inicjatywa. Taka Nowoczesna jest, prawda? Bardzo Nowoczesna, bo dzięki niej każdy obywatel, w zależności od zasobności kieszeni, będzie mógł, czy portfela, będzie mógł sobie zamówić u Nowoczesnej dowolną, pasującą ustawę, prawda? Choć to smutne, że jest w Sejmie jakaś taka partia, od której nikt nie chce kupić ustawy i ona musi ten akt prawny wciskać biednym ludziom. No. To raczej nie projekt ustawy, ale ustawki.